Początkowo ta wystawa miała w ogóle wyglądać inaczej. Mieliśmy wypożyczyć rzeźby, które były wcześniej eksponowane na Litwie i Łotwie, ale wśród nich były tylko dwie z tych, które pokazujemy na wystawie, czyli Matka Boska i Święty Jan. Bardzo się ucieszyliśmy, kiedy dyrektor Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie, pan Taras Woźniak, zgodził się na wypożyczenie rzeźb, które pierwotnie stanowiły wyposażenie kościoła w Chodowicy pod Lwowem. Wszyscy mieliśmy świadomość, że to są absolutne arcydzieła i najważniejsze rzeźby powstałe w XVIII-wiecznej Europie. To są arcydzieła Duta Johanna Georga Pinsla i jego warsztatu. Oczywiście mieliśmy świadomość, że głównym powodem wypożyczenia jest ochrona tych zabytków przed wojną. Ostatni raz one były pokazywane w Polsce na wystawie, która była 30 lat temu w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Kiedy już byliśmy pewni, że one przyjadą do Krakowa, bardzo się ucieszyliśmy, bo one nigdy nie były pokazywane w Krakowie, a tym bardziej na Wawelu. Takim emocjonującym dla nas wszystkich momentem była chwila, kiedy te rzeźby przekroczyły granicę polską. Wtedy rzeczywiście odetchnęliśmy z ulgą, ponieważ one wyjechały z Ukrainy, bardzo oczekiwane w Polsce, która im udzieliła schronienia. Przyjechały do Krakowa 13 grudnia wieczorem i następnego dnia rano nastąpiło ich rozpakowanie. Pamiętam, że to był taki właśnie grudniowy, zimny poranek. Te zabytki były w skrzyniach. Niektóre z tych skrzyń były bardzo duże, więc musieliśmy nawet wymontować drzwi do budynku, w którym zrobiliśmy taki tymczasowy magazyn, po to, żeby niektóre z tych skrzyń weszły do środka. Część z nich była pakowana w kawałkach, jak na przykład Samson rozdzierający paszczę lwa. I on był niesiony, te drobne jego elementy tej kompozycji były niesione w koszach. Matka Boska była niesiona na takiej płaskiej powierzchni równej w poziomie, a Abraham z Izaakiem był transportowany w skrzyni. Oczywiście długo przygotowywaliśmy się do stworzenia im odpowiednich warunków, mieliśmy defensory, mierzyliśmy na bieżąco temperaturę i bardzo podobnie, właśnie w taki skomplikowany sposób wyglądała droga tych rzeźb na zamek do sal ekspozycyjnych. Wystawę stworzyliśmy w dwóch salach na drugim piętrze w zamku, za namiotami. Oczywiście naszym marzeniem było nawiązanie do oryginalnej kompozycji, która była w kościele w Chodowicy. Te rzeźby pierwotnie były ustawione w takim trójkącie na tle malowanej iluzjonistycznej architektury, no ale ustaliliśmy, że w warunkach ekspozycyjnych najlepszym rozwiązaniem będzie takie ciemnogranatowe tło dla tych rzeźb. Wszystkie ściany w dwóch pomieszczeniach obiliśmy granatową materią i uznaliśmy, że kluczową sprawą tutaj będzie światło, które wydobędzie piękno tych arcydzieł. W pierwszej sali wystawy pokazujemy rzeźby ściśle związane z ołtarzem i podobnie jak w kościele dominantą jest Chrystus, flankowany przez dwa anioły. Po bokach jest Matka Boska i Święty Jan i poniżej grupa Samsona rozdzierającego paszczę lwu i Abrahama z Izaakiem. Pewnym wyzwaniem takim dla nas wszystkich było eksponowanie konsoli, która jest pierwszy raz w ogóle pokazywana na wystawach dotyczących właśnie tych rzeźb. To jest konsola, która pierwotnie była podstawą pod rzeźbę Matki Boskiej. Musieliśmy ją przygotować tak, żeby ona bezpiecznie stała. Analogiczna konsola była też pod Świętym Janem, niestety ona się nie zachowała. Taką nowością też na wystawie jest eksponowanie Samsona rozdzierającego paszczę lwu, ponieważ ona nigdy nie była wcześniej pokazywana w Polsce i też bardzo ważne było właśnie bezpieczne pokazanie tej grupy. W drugiej sali pokazujemy centralnie plakietę z ambony. Taką nowością też jest jej eksponowanie właśnie z dwóch stron. Z jednej strony pokazujemy wirtuozowskie przedstawienie Chrystusa nauczającego w świątyni. To jest plakieta autorstwa Johanna Georga Pinsla, a z drugiej strony możemy zobaczyć sygnaturę projektanta i architekta kościoła, czyli Bernarda Meretyna. Oprócz podpisu widzimy także jego pieczęć lakową. W tej drugiej sali pokazujemy również krucyfiks procesyjny z Chodowicy. To jest jedyny zabytek stanowiący wyposażenie kościoła, który jest w granicach obecnej Polski. Został przywieziony w 1946 roku przez ostatniego proboszcza chodowickiej świątyni, księdza
Chomickiego. Pomyśleliśmy sobie, że bardzo interesującym dla zwiedzających może być warsztat rzeźbiarza. Pożyczyliśmy od jednego z naszych kolegów strugnicę, czyli taki stół rzeźbiarski czy stolarski, na którym pokazujemy dłuta, które były narzędziami rzeźbiarskimi. Nawet można zobaczyć oryginalne XVIII-wieczne gwoździe. Udostępniamy także traktaty architektoniczne, z których korzystali rzeźbiarze oraz skany 3D, bocet oryginalnych rzeźb Johanna Georga Pinsla, które znajdują się w muzeum w Monachium. Oprócz tych przedmiotów pokazujemy także Chrystusa Ukrzyżowanego, czyli jedyną w zbiorach wawelskich rzeźbę, która reprezentuje lwowską rzeźbę rokokową autorstwa Macieja Polejowskiego. Pewną taką nowością na wystawie jest muzyka, która jest tłem. Będziecie Państwo mogli usłyszeć muzykę Jana Sebastiana Bacha, którą dostosowaliśmy do pasyjno-eucharystycznej tematyki rzeźb. Będziecie Państwo mogli usłyszeć fragmenty Pasji według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha i fragmenty mszy Hamol. Mamy nadzieję, że wystawa Ekspresja Lwowska Rzeźba Rokokowa będzie dla Państwa prawdziwą ucztą dla oczu i uszu. Zapraszamy.